Mój temat, zachodni ezoteryzm lub zachodnia ezoteryka. Jakby te terminy często występują na przemian. Ja nie znalazłem takiej jasnej jakby definicji, co ma być ezoteryzmem, a co ezoteryką, więc tak jak właśnie wśród badaczy występują te terminy obok siebie, u mnie prezentacji również. Jeśli ktoś wie, jak jest tutaj podział, no, co jest ezoteryzmem, a ezoteryką, to chętnie usłyszę. Ja tak jakby nie znalazłem tego, więc zachodni ezoteryzm jako obszar akademickich badań. Bo będzie mnie interesowało nie ezoteryka w ogóle, coś ezoterycznego, lecz przedstawię Państwu taki koncept, taki korpus badawczy, który kształtuje się, no, może być od 20 wieku, lecz przede wszystkim można powiedzieć od lat 80., 90. Najwięcej się tutaj w tym temacie wydarzyło i o tym będę szczególnie mówił. Akademickich badań, nie naukowych, ponieważ różne definicje naukowe są, ja rozumiem sobie akademickich, bo to jednak nie chodzi o uzasadnianie naukowe ezoteryki, lecz bardziej badanie tekstów źródłowych i interdyscyplinarnych, ponieważ na samym końcu podsumowaniu pokażę Państwu, że jeśli mówimy o takim obszarze badań, to jest to obszar badań interdyscyplinarnych, ponieważ będzie wymagał takiego pluralizmu metodologicznego. To nie będzie jakieś jedno konkretne założenie, które możemy badać, jakiś klucz interpretacji, lecz będzie wymagał od nas różnych podejść. W krótkim planie prezentacji chciałem zdefiniować ezoterykę, ezoteryzm, pokazać Państwu, jaki jest sposób użycia tych terminów, pokazać, o kim, o czym mowa. No, wiadomo, że nie można mówić o całej historii zachodniej tradycji ezoterycznej. Ja tak wykażę takie kilka, może nie nazwisk, nurtów takich wiodących, pokazać, w jakim jakby klimacie się w ogóle operujemy, gdzie w ogóle to występuje. Co do samej jakby tradycji ezoterycznej, to ciężko wykazać, że tu jest początek, coś należy albo nie należy do tej tradycji. Mamy kilka wiodących paradygmatów i te paradygmaty pokazują, że no, pewne treści zawierają się w ezoteryce, a według innego paradygmatu już nie. Więc nie roszę sobie prawa powiedzieć, że to jest ta właściwa historia. Ja pokażę po prostu kilka wątków. Zachodni ezoteryzm jako obszar badawczy. Chciałbym Państwu powiedzieć, co się tutaj robi na poziomie akademickim i co się wydarzyło właśnie w tych ostatnich kilkudziesięciu latach, które mnie interesują. Opowiem Państwu o interdyscyplinarności, przedstawię paradygmaty takie wiodące i zrobię krótkie podsumowanie. Więc najważniejsze, o czym mówimy? Definicja ezoteryki, ezoteryzmu. Znalazłem takich pięć, może nawet sześć sposobów użycia tego terminu. Najbardziej ogólny to jest synonim wiedzy tajemnej. Najczęściej ezoterykę gdzieś tam się miesza z okultyzmem, nawet z gnozą. Te terminy gdzieś tam są jakby wkładane do jednego worka, jednego takiego kotła. Są, jakby mają wspólną naturę doświadczenia, więc daje się po prostu ezoteryka, jakaś wiedza tajemna. No to jest oczywiście zbiór ogólny, z taką definicją nie moglibyśmy nic badawczego zrobić. Jest to taka, powiedzmy, definicja obiegowa. Tak się częściej mówi, jest to coś ezoterycznego, czyli jakieś tajemne, zamknięte, wewnętrzne. W drugiej takiej pozycji konkretna treść tajemnego nauczania w danych grupach, które wtajemniczeni członkowie są jej posiadaczami i strażnikami. Czyli definiujemy ezoterykę, to jest ezoteryczne, ponieważ są pewne takie grupy, które wiedzą, że mają ezoteryczną wiedzę, którą przekazują przez, powiedzmy, proces inicjacji, przez jakąś praktykę duchową, przez jakąś propozycję jej realizacji. I tutaj definicja się jest związana z XIX wiekiem, gdzie mamy towarzystwo teozoficzne, hermetyczne zakon tego Brzasku i te klimaty. Tutaj najbardziej jakby widać, że tutaj chodziłoby o ezoterykę, czyli o zamkniętą grupę. To właśnie byłoby to ezoteryczne, to wewnętrzne. Trzeci, hipotetyczna koncepcja zakładająca istnienie tajemnego, transcendentnego jądra ludzkości. Wielka tradycja, unia wszystkich religii, tutaj takie właśnie najczęściej z XIX-XIX wieku, gdzie za ezoteryków postrzegaliśmy właśnie te postacie, które szukały jakiegoś klucza do uniwersalnego rdzenia ludzkości, religijnego rdzenia ludzkości, można byłoby wskazać między innymi teozofię, antropozofię, również okultyści mieli takie marzenie, żeby właśnie scalić w sobie jedną całość, pokazać, że wszystkie religie w zasadzie mówią o jednym i tym samym, a my ezoteryczni wiemy, jaki jest jakby klucz i droga odpowiednia, żeby do tego rdzenia dotrzeć. Czwarty, ogólnie bardzo szeroko ezoteryczne, czyli preferencja na rzecz wewnętrznego doświadczenia, czyli doświadczenia ezoterycznego, wewnętrzne. Zwrócenie się ku temu, co wewnętrzne. Tutaj tak typowo, czyli ezoteryczne, coś wewnętrzne, czyli przeciwieństwo egzoteryczne, coś na zewnątrz. I piąta definicja, która mnie najbardziej interesuje na gruncie tych badań, ezoteryka zachodnia, definiowana na poziomie akademickim jako grunt badań nad jej nurtami, termin i koncept zbiorczy. Czyli mówimy o ezoteryce jako na temat badań nad różnymi tradycjami ezoterycznymi.
To jest zwykle zachodnia, najczęściej to właśnie występuje. Research of the Western Esoterism, czyli badania przed zachodnim esoteryzmem. I tu chodzi o badania tekstów źródłowych, czyli nie ogólnie esoteryka, wszystko co tajemne, czy esoteryka jako jakaś praktyka doświadczenia wewnętrznego, lecz badamy esoterykę, badamy tradycję esoteryczną, badamy jej historyczne korzenie, postacie, sylwetki, pokazujemy potem teksty źródłowe i komentarze do niej. Slajd. O kim mówimy w zasadzie? Bo to tak ładnie brzmi, ale z czym to nam się powinno kojarzyć? Nie ma jasnego oczywiście pokazania punktu, gdzie zaczyna się tradycja ezoteryczna. Takie postacie, które deklarują się jako okultyści, czy deklarują się jako tacy praktycy duchowi, najczęściej sięgają tam gdzieś korzeniami i opowiadają o starożytnym Egipcie, tradycji jakby tradycji jakichś inicjacyjnych kultów, ale oczywiście no, ciężko to byłoby przebadać i najczęściej jakby w historycznych opracowaniach taki punkt jakby zapalny takiej tradycji historycznej jest albo gnostycyzm, czyli pewna alternatywa dla chrześcijaństwa w II, III wieku, taka właśnie jedna z propozycji, a druga to hermetyzm. Czyli moment, kiedy w Aleksandrii był styk różnych tradycji, które się tam mieszały i pierwsi myśliciele zaczęli jakby tworzyć pewne fuzje, taką syntetyczność i inspirowali się taką postacią jak Hermes Trismegistos. I najczęściej tą postać się podaje jako taką pierwszą, znaczy nie tą postać, ale tych, którzy inspirują się tą postacią, podaje się jako takich pierwszych ezoteryków. Z tą definicją nie wszyscy się zgadzają, ponieważ w innych jakby paradygmatach uznaje się ezoterykę jako alternatywę wobec wiodących nurtów i wtedy najczęściej się pokazuje, że to najczęściej widoczne jest albo renesans, czyli moment, kiedy pojawia się kabała uniwersalna, synkretyzm renesansowy, alchemia, kabała, czyli pewne inspiracje z mistyki żydowskiej przenikają do myśli europejskiej, nawet się nazywa to kabałą chrześcijańską, pojawia się teozofia Bemego, pojawiają się pierwsze treści, które w nazwie mają okultyzm, czyli Agrypa i jakby tutaj się pokazuje, na tym gruncie to jest właśnie ezoteryka, czyli pewna alternatywa powstaje w stosunku do wiodących nurtów, albo z drugiej strony, troszeczkę wcześniej wykazuje się, że za ezoteryczne możemy uznać herezje średniowieczne, przykładowo kataryzm, bogumilizm. Troszeczkę później alchemia Paracelsjanizm, czyli Paracelsusa, Swedenborgianizm, też taki termin występuje. W XVII-XVIII wiek robi się taka instytucjonalna ezoteryka, czyli wolumularstwo, różokrzyżostwo czerpie z tych terminów. Tutaj jakby dochodzi do wycofania się z takich denominacji religijnych, tworzy się takie bardziej wyzwolona ezoteryka. Teozofia, no zarówno ta właśnie chrześcijańska, podczas tego określamy tą filozofię Bemego, jak i towarzystwo teozoficzne. Warto zawsze tutaj nakreślić, jeśli mówimy o teozofii, to mówimy o czym konkretnie. XVIII-XIX wiek, spirytyzm, mesmeryzm, okultyzm przełomu XIX-XX wieku. Tutaj mamy już wiele różnych nurtów, już szkół, stowarzyszeń. Są jakieś sylwetki postaci, które mówią o nowej erze, roszczą sobie prawo tego, że poznali jakąś prawdę, prawda, o takim rdzeniu ludzkości. Antropozofia, mam myśli oczywiście Rudolfa Steinera. No i teraz ostatni taki krok, skomercjalizowana ezoteryka, ruchy New Age, które najczęściej nie występują w badaniach nad ezoteryką. Czyli najczęściej ktoś mówi o badaniach nad ezoteryką, kończy gdzieś na 1950. New Age'em się raczej nikt nie interesuje w tym paradygmacie, ale oczywiście jeśli mówimy o ezoteryce, no to też trzeba wziąć pod uwagę, że to się New Age i takie nowe pomysły Świka czy inne neopogańskie pomysły różnie funkcjonują w takich tych czerpiąc z tych tradycji, więc musimy też jakby potraktować je też w jakiś sposób naukowo w ramach tego paradygmatu. Poproszę dalej. Jakie mamy paradygmaty badawcze i czy w ogóle mówimy o jakimś obszarze naukowym? Więc to, co najbardziej nas interesuje, czy to może być w ogóle jakiś obszar badań akademickich? Ja wpisałem trzy paradygmaty, trzeci jest w cudzysłowie, ponieważ Hanegraaff nie deklaruje się to z jego paradygmat, bardziej jakieś nawiązanie do poprzednich dwóch, lecz wróćmy troszeczkę historycznie, skąd się wziął w ogóle pomysł na takie akademickie badania nad tym zjawiskiem, tym obszarem zjawisk, jakim jest tradycja ezoteryczna.
Więc jeśli chodzi o taką uwagę humanistycznego środowiska naukowego, no to mamy tutaj to ten problem, że w polskiej przestrzeni no to retoryka występuje jako coś dziwnego, jakaś aberracja intelektualna, jakaś awangarda. No, nie bardzo chcemy się tym jakby interesować w sposób poważny. Opracowania naukowe często były, w cudzysłowie opracowania naukowe, były pisane przez jakichś zadeklarowanych ludzi, którzy praktykują jakieś alternatywne duchowieństwo, czy też okultystów, więc to miało charakter taki propagandorski, bardziej taki, no nie można powiedzieć, że to były jakieś badania naukowe w tym obszarze, więc jakby ktoś mówił o ezoteryce, to często się tak to degraduje, że to nie jest nic poważnego. Jeśli chodzi o takie zainteresowanie właśnie badacze, możemy mówić o ostatnich 50 latach na Zachodzie. U nas troszkę może bardziej to jest nowsze zjawisko, ale wciąż jakby nie jest trwale, w naszej świadomości akademickiej, że w ogóle można się poważnie zajmować takim tym obszarem, obszarem badań intelektualnych. Jeśli chodzi o tym, kiedy zaczęliśmy się interesować ezoteryką w taki sposób akademicki, no to można byłoby wskazać, że początkiem będzie konferencja, czy jakby szereg konferencji pod szyldem Eranos, zainicjowana w 1933 przez Rudolfa Otto. Były to konferencje, które deklarowały się, że zajmują się stricte ezoteryką, lecz regularnie występowały tam takie postaci jak Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, Gershon Scholem, Joseph Campbell, Julius Bisfell, czyli interesowali się gnozą, interesowali się alchemią, interesowali się ogólnie religiami fenomenologiczne, jeśli chodzi o Eliadego, mistyka żydowska, Scholem, czyli jakby ten korpus problemów został podniesiony właśnie na taki już bardziej badawczy sposób, co zainicjowało taki rocznik Eranos i Yearbook od 39 tomu Eranos i Yearbook, czyli zmienili tego język, do dzisiaj chyba jest to wydawane. Więc to był taki punkt, że zaczęliśmy interesować się, że coś takiego funkcjonuje. Mamy tradycję, pewien obszar niezbadany, który warto zwrócić uwagę, co tam się tak naprawdę dzieje. Od lat 80., 90. Powstaje taka nazwa badania nad zachodnią ezoteryką i zaczyna funkcjonować w międzynarodowym obiegu akademickim. Powstają propozycje paradygmatów. Paradygmat Yates traktował ezoterykę jako kontrtradycję występującą wobec dominującego paradygmatu religijnego, a potem naukowego. Jak wiadomo, taki obszar byłby zbyt szeroki, nie wszystko co ma być ezoteryczne by wchodziło właśnie w taki paradygmat Yates, więc Feyre zaproponował taki bardziej szczegółowy wyróżnik. Ezoteryka jako formacja myślowa składająca się z teorii odpowiedników, czyli to jest taki sposób myślenia, że jakby w hermetyzmie, w kabale, w sympetyzmie, że pewne symbole to jest, odpowiadają pewnej konstelacji symboli i to wszystko możemy odkryć się jakby badając to, więc teoria odpowiedników, tak można byłoby to wyjaśnić w skrócie. Wiary w wyobraźni jako pomostu do świata duchowego, wiary w przemianę wewnętrzną jako źródło prawdziwej wiedzy, gnozy, iluminacji, oświecenia, no możemy to różnie nazywać, więc on już wyróżnił takie cechy charakterystyczne tej formacji, więc ten paradygmat był bardziej adekwatny, a Hanegraaff, w zasadzie autor encyklopedii odnośnie ezoteryki, rozwija tego Feyre'a, stara się jakby to doprecyzować, udoskonalić ten paradygmat. Dałem w cudzysłowie, bo nie jestem pewien, czy on już taką sformułował, że to jest jego paradygmat, ale najczęściej, gdy mówimy dzisiaj o tym obszarze badań, powołujemy się na Hanegraaffa jako największy autorytet w tych badaniach na tym obszarze. Michale? Jak badać tą tradycję? To najważniejsze pytanie. Co mamy z tym zrobić? Wiemy, że mamy różne dziwne pomysły intelektualne od renesansowej kabały, czyli gdyby chrześcijańskie grunty mistyki żydowskiej, po okultyzm i magię tradycyjną Alistaira Crowleya. Co z tym w ogóle zrobić? Jak się odnaleźć w tym eklektycznym takim pomieszaniu, w tym symbolicznym pisaniu, w takiej może być mistycyzmie pewnego rodzaju? Jak to badać? Najczęściej opracowania dotyczą sylwetek i nurtów, czyli są to opracowania historyczne, ukazujące no, jakąś wzajemną relację, interpretację, w jaki sposób te postacie się krytykowały, odnosiły do siebie, starając się pokazać, że jest to jakaś tradycja, która funkcjonuje od stuleci i jest to jakieś są punkty styczne. Lecz no, jakby to nie wyczerpuje tematu, ponieważ obszar ten wymaga od nas metodologicznego pluralizmu. Nie może istnieć konkretna metodologia,
lecz badaczom potrzebne są ujęcia religioznawcze, kulturoznawcze, antropologiczne, psychologiczne, historyczne, literackie, teologiczne i przede wszystkim filozoficzne, których najwięcej brak. Czyli mało kto pokusi się o jakieś krytyczne opracowanie filozofii króla. No, Steinera chyba ktoś się tam próbował. Mamy parę nazwisk, ale większość tych takich nazwisk to raczej nie są zbyt poważne dla filozofii, więc krytycznego opracowania jest niewiele. Najczęściej są religioznawcze, no, kulturoznawcze, jeśli badamy ten New Age i ten klimat, to może powiedzieć o takich kulturoznawczych opracowaniach, również antropologiczne. Rzadko kiedy właśnie wchodzi klimat filozoficzny w tym wszystkim. Większość aktualnych badań skupia się właśnie na nazwisku historycznym. I tak jak powiedziałem, analizowane są dzieje i wpływy poszczególnych nurtów, sylwetki różnych tradycji. Wniosek jest taki, że prawdopodobnie nie jest możliwe ustalenie jednej metody badawczej, jakiegoś klucza interpretacyjnego, lecz należałoby się dokonać takiej interdyscyplinarności tego całego obszaru i zbadać od różnych stron ten jakby szereg zjawisk, których nazywamy ezoterycznymi. Tutaj jeszcze nie wspomniałem, ale taka nowa dziedzina się gdzieś tam kształtuje, przepraszam, odnośnie kognitywistyki, tych badań nad mózgiem, mindfulness, gdzie stara się ezoterykę też sprowadzić do jakichś badań, takich ścisłych badań nad tym. Próbuje się jakby jakoś uzasadnić pewne doznania duchowe, ezoteryczne, medytacyjne w sposób taki kognitywistyczny, ale to celowo pominąłem, po to, żeby nie jest ten obszar badań, o których powiedziałem, nie jest ten paradygmat, lecz warto powiedzieć, że jakby również tą tradycję próbuje się jakoś zbadać na poziomie mózgu, jakichś tam doświadczeń chemicznych, biologicznych. Tutaj mają tam inspiracje Huxleyem, psychodelikami, badaniami nad ayahuaską czy DMT. Można dalej? A, czekaj, sobie chyba cofnęło się. Coś? Interdyscyplinarność. Dobra, tak jeszcze podsumowując, wydawało mi się, że miałem jeden slajd. 5 minut. Dobra, podsumowując, dlaczego warto się tym tematem zainteresować? Przede wszystkim chciałem pokazać Państwu, że jest to pewna interdyscyplinarność, czyli jakby nie jest to tylko badanie historyczne, lecz otwarte właśnie na różne perspektywy badawcze, które więcej jakby mogą ujawnić z tych treści, które no przede wszystkim przez dziesiątki lat gdzieś żyły w takim intelektualnym cieniu. No, gdy ktoś starał się poważnie pisać na temat tych tradycji, no, nie było to tak retraktowane, poza oczywiście kilkoma wyjątkami, nie było to traktowane poważne i wciąż świadomości takiej naszej nauki akademickiej, no, coś takiego jak badania z dyryką jeszcze nie funkcjonuje, lecz ogólnie na świecie mamy trend, modę, że ezoteryka staje się jakimś przedmiotem badań coraz poważniejszym. Powstają pierwsze czasopismo naukowe, jest to również temat międzynarodowych konferencji. Mamy autorytety badawcze, właśnie jak wymieniony wcześniej Hanne Graf. Na polskim jakby rodzimym takim, na rodzinnej arenie mieliśmy badacza księdza profesora Wincentego Myszora, który zajmował się traktatami hermetycznymi z nowszych książek Kazimierz Banek w Hergu Hermesa, Trismegistosa. Mamy jeszcze czasopismo jak Hermajon. Pojawia się również Polskie Stowarzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem, a Uniwersytet Gdański od 2001. Światłość i ciemność, motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku. Jest to seria publikacji. Więc widać, że jest zainteresowanie całą tą tematyką i przebija się ono do takiej świadomości akademickiej i poruszany jest ten problem, jak ją ująć, że to nie jest tylko historia tych dziejów, lecz jest to jakaś treść przede wszystkim filozoficzna, jest to jakiś problem antropologiczny, może też psychologicznie badać pewne zjawiska, więc ukazują to, że jest potrzeba interdyscyplinarności w tym obszarze. Więc podsumowując, ogromna liczba dzieł mających charakter mistyczny, objawiony, profetyczny, okultystyczny, instrukcje do tam, duchowych doznań, wciąż czekają na nasze interpretacje, czekają na komentarz ze strony badaczy. Wcześniej należały do ezoterycznej spekulacji, być może dzisiaj są gotowe do sprawiedliwienia w ujęciu akademickim, interdyscyplinarnym, właśnie naukowym. Współczesne zainteresowanie ezoteryką to nie tylko przejaw jakiejś dezorientacji i reakcja na upadek autorytetu rozumu, lecz również tendencja jakaś akademicka.
Można spojrzeć na estetykę dwojako. Jest to popularnie w środowisku artystycznym i w środowisku nowej duchowości jakiś trend poszukiwań nowych doświadczeń duchowych. Z drugiej strony zachodni ezoteryzm jest niczym innym jak młodą dziedziną badań realizowaną w ośrodkach badawczych, które badają to jako zupełnie nowe zjawisko. Zjawisko to próba odzyskania treści ezoterycznych na nowo. Próba ich scharakteryzowania, sklasyfikowania, naukowego sprymatyzowania w kilku równoległych gruntach. Historycznych, filozoficznych, antropologicznych czy innych. Omawiane przez mnie tradycje, dlatego tak zwróciłem uwagę na te tradycje, bo czas by nie pozwolił mówić o wszystkim, trwały po prostu w takim intelektualnym cieniu do dzisiaj, aż spojrzymy na nie ponownie. I spróbujemy spromocyzować to, pokazać, że coś się kryje w tym więcej, co jest intelektualnie ciekawe dla nas. Dzięki badaniom nad zachodnim ezoteryzmem odzyskujemy na nowo dawno utracone treści, tak metaforycznie. Problematyka gnozy, synkretyzmu, okultyzmu otrzymuje swoje metodologie badawcze, a same terminy zyskały precyzyjne definicje. Czyli nie mówimy, że to jest jeden worek jakiś doświadczeń, lecz są to konkretne jakby zjawiska. Moda na ezoterykę to nie tylko duchowa popkultura, lecz jak się okazuje nowy, być może istotny obszar badawczy, mogący przynieść wiele nowości do środowiska akademickiego. Dziękuję. To jest bibliografia, jeśli kogoś zainspirował temat, to teksty źródłowe metodologiczne, czyli nie przedstawicieli ezoterycznych, lecz o ezoteryce, o okultyzmie, o samej metodologii i definicjach, to wybranych właśnie przedstawicieli wybranych do Państwa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.